życzymy. Seminarium odnowienia. To jest moje życie. W sensie, że nie samo seminarium odnowienia, ale to, co się, to, co jest przekazywane w seminarium odnowienia. Tak żyję, tak przyjmuję Pana Boga w swoim życiu każdego dnia i pozwalam mu się prowadzić. Dlatego mam wielką radość serca, gdy mogę także o tym mówić, mogę to głosić, mogę pokazywać, jak Pan Bóg w ten sposób, w taki prosty sposób działa naszym, działa w moim sercu. Bo wydaje się, że nasza wiara jest skomplikowana i bardzo zakręcona i trudna, a jest tak naprawdę bardzo, bardzo, bardzo prosta. Mam tego pilota? O. Jesteśmy już na czwartym spotkaniu, tak? Czyli troszeczkę już wiemy tak podstawowych takich rzeczy o tym, jaki Pan Bóg jest, że kocha i że grzechy nas od tej Bożej miłości oddalają i ostatnio ksiądz Piotr mówił o tym, że jedynym, który jest w mocy doprowadzić nas do Boga i doświadczenia Jego miłości jest Jezus Chrystus. Nie ma innego. Ponieważ On wziął nasze grzechy na czoło krzyża, czyli wziął to, co było przeszkodą. On to wziął, nikt inny. Nie było żadnego mocarza, żadnego Herkulesa, żadnego innego pudziana, który by dał radę wziąć te grzechy sprzede mnie i odsłonić mi Pana Boga. Tylko Jezus Chrystus. Gorąco jest tutaj? Bardzo gorąco. Próbuję też tak, znaczy mi nie, ale próbuję nawiązać więź taką wzrokowo emocjonalno różną, żeby nie było takiej bariery, która jest, ponieważ ktoś tam wskoczył przez drzwi, tutaj spóźniony, kurtkę ściągał, przeszkadzał nam w modlitwie i pewnie jakieś tam jeszcze różne emocje wzbudzał, więc jak najbardziej nie trzeba się denerwować, już powietrze mamy, w porządku, jest ok. Dobrze. Pół godziny. Dobrze. Chciałbym, żebyśmy najpierw też oparli się na Słowie Bożym, ponieważ to jest to, co nas prowadzi. To są tylko wskazy, które nas prowadzą. To jest to, co nam pokazuje. Jeśli jest Jezus Chrystus jest tym, który rozwalił te grzechy, no to co dalej? Co dalej? No tu już mamy kogoś, kto to załatwił sprawę. Ale teraz sam przemaszeruję po tym gruzowisku moich grzechów. Dam radę? No wielu już próbowało. I nie bardzo im się udało. Słowo Boże może być przypomnienie też z zeszłego tygodnia. Jeśli jest, to dobrze. Jak nie jest, to też dobrze. Z dziejów apostolskich słowa świętego Piotra nie ma w żadnym innym imieniu, żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano nam ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. Jeden z moich takich ulubionych fragmentów, może troszeczkę zagmatwanych, ale on bardzo łatwo wchodzi w głowę, ponieważ on mówi o tym, co istotne. Tylko imię Jezus daje zbawienie. W żaden sposób. Nie ma nikogo innego. Jak tylko Jezus. To działa? Nie działa. Spróbuj zadziałać. Ma być zielone. Co jeszcze mam zrobić? Kresa. Nie wiem, nie to będzie. To ksiądz mówi, a ja będę... może druga? Jak ksiądz przerzuca? No, przerzuć. I będę odpowiedział. Ale nie wiem, tak? Co? Się nie dziwię, że nie działa, bo mówimy o bardzo ważnych rzeczach. Proszę? Z Ewangelii świętego Jana. Wszystkim tym, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. O co chodzi? Co to znaczy to, ten zaimek je? To jest słowo. Słowo, którym jest kto? Jest Jezus Chrystus. Wszystkim tym, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa, dał moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. I już nam się odsłania coś więcej.
Czyli ja sam przez to rzucę blisko, nie muszę przechodzić. No, ja mam się nawet jakiś Stefanek mały odezwał, super fajnie. No tak. Więc chodzi o to, żeby przyjąć słowo, przyjąć Jezusa Chrystusa. Już wiemy coś więcej. Działasz? To ja zadziałałem? Tak. Super. I słowa, które właściwie są kluczem do tego, co dzisiaj chcę wam przekazać. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg wstrzesił Go z martwych, osiągniesz zbawienie. Ja tych fragmentów oczywiście nie wziąłem i wymyśliłem. One są wszystkie ze Słowa Bożego i z Pisma Świętego. Tak może jest łatwiej, to znowu ja? Nie, to ja. Tak jest łatwiej rzucić je od razu w prezentację, natomiast to jest wszystko Słowo Boże. Czyli cała nasza wiara opiera się na Słowie Bożym. Czyli na Słowie samego Boga do nas. Możemy więc być wierni i pewni, że jest to Słowo prawdziwe. Jeśli Bóg mówi, że jak ustami swoimi wyznasz i w sercu uwierzysz, że Jezus jest Panem, osiągniesz zbawienie. Ale teraz, co to znaczy ustami wyznać i w sercu uwierzyć? Czy to wystarczy powiedzieć, Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, Jezus jest Panem? To zbyt prosto wychodzi. Natomiast tak naprawdę w sercu się nic nie odbywa. A chodzi o to, żeby w sercu uwierzyć. Uwierzyć w to, że On jest Panem i słowo Pan to nie jest Pan Zdzisław z trzeciego piętra, to nie jest Pan Maurycy z ósmego, to nie jest Pan Zdzichu czy jakiś inny, to jest ten, który rządzi, panuje. To jest ten, który ma władzę, to jest ten, który jest królem, to jest ten, który prowadzi, który kieruje. To jest Pan. Czyli jeśli w sercu, jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus kieruje Twoim życiem, że Jezus jest królem Twojego życia, że Jezus włada Twoim życiem i w sercu uwierzysz, że tak rzeczywiście jest, przyznasz się, że tak, oddajesz Mu to wszystko, chcesz, żeby królował, żeby panował, żeby prowadził, żeby władał nad tym wszystkim, co się dzieje w Twoim życiu, osiągniesz zbawienie. I to jest bardzo najważniejsza rzecz tego naszego dzisiejszego spotkania. I można by było wrócić do domu. Ale okazuje się, że to nie jest takie proste, bo jak sobie tak naprawdę uświadomimy, to ja mam Panu Bogu teraz oddać panowanie nad wszystkim, to wszystkich największych tutaj nas obecnych, a mężczyzn szczególnie, którzy wszystko chcą trzymać w swoich rękach, prawda panowie? Nie, tak mamy, nie? Fabrycznie, jak mamy montowane. Niech nam ktoś próbuje zabrać. Niech ktoś dotknie mojego samochodu. Tato, ty życzysz samochód? Nie. Ja sam wiem. Dzisiaj rysę zobaczyłem na moim samochodzie. Wiem, co to mówię. Już bym tam troszeczkę uzdrowił od tego. Natomiast rzecz polega właśnie na tym, że no właśnie, jak to gdzieś nas w sercu przeraża, to mam komuś coś oddać. Mój samochód, moje finanse, moją pracę, moje wakacje w Mauretanii, czy tam na innym Senegalu, tak? No to wszystko oddać Panu Bogu. I to przeraża. Oddać mój dom? A, to jeszcze może nie. A oddać żonę? Oddać męża? Oddać dzieci? Oddać moje kapłaństwo? Oddać moją firmę? Oddać moją parafię Panu Bogu? W której jestem proboszczem, wikarem, oddać wspólnotę, w której jestem Panu Bogu. I tu się pojawia w sercu tak naprawdę no, różne uczucia się i emocje pojawiają. Ja nie będę tam gdzieś tego, może powiedziała, spoilerował, czy tam, albo inaczej powiem, insynuował, co tam mogło w sercach się rodzić. Więc każdy z nas może sobie poczuć teraz, co by było, gdyby Pan Jezus, no to słuchaj, no co, mamy swoim Panem, no to dawaj teraz Twoje konto. Nie? Zaczynamy od tego debetowego, no. Dalej. No i przerażenie w oczach. Co to więc znaczy, że Jezus jest Panem? O co chodzi, że On kierował moim życiem? Boimy się tego, ale tak naprawdę
rzecz, no właśnie, szukam tutaj jakiegoś kontaktu i ten wyklik jest włączony do kontaktu, pewnie, nie? Tak, ale on jest tam. Tam jest, no właśnie, tam jest kontakt, widzę ten kontakt. Kto tam siedzi przy tym kontakcie? Jak się pan nazywa? Ktoś, kto ma najbliżej do kontaktu i jak się nazywa? Pan, co zrobić z kontaktem? Na razie nic. Na razie tylko się ujawnić. Wkładać palce. Jak pan ma na imię? Marek. Panie Marek. Więc zaraz będziemy jeszcze tutaj działać razem. Natomiast ten rzutnik działa przez to, że on jest włączony do kontaktu. I on świeci i dzięki temu mogę sobie tutaj cykać. Nie muszę wertować w Słowie Bożym, w Piśmie Świętym. Działa, super, jesteśmy zadowoleni, mamy sprzęt, w ogóle technologia poszła do przodu niesamowicie. Ale co się stanie, jak ja wyłączę z kontaktu, albo ja nie, pan Marek na przykład. Co się stanie, jak pan wyłączy ten tam wyciągnik, jak wyrwie po prostu, brutalnie wyrwie tą wtyczkę? Co będzie z tym rzutnikiem? Ja się tu więcej nie pojawię. Nie będzie działał teraz, a może już w ogóle. Bo rzutnik potrzebuje zawsze, żeby go pomalutko wygaszać. Potrzebuje tego zasilania. I każdy z nas potrzebuje tak samo zasilania od Pana Boga. Od tego, żeby być przy Panu Bogu, żeby być złączonym z Jezusem Chrystusem w ten sposób. Żeby On nam dawał cały czas zasilanie. Jeszcze do tego wrócę, ale ten obraz niech zostanie w Waszych głowach. Chciałbym, żebyśmy się skupili w związku z tym na tym, co znaczy oddać to życie Panu Jezusowi. Nie chodzi tylko o wypowiedzenie słów, chodzi o decyzję serca i chodzi o to, żeby też Pan Bóg zabierał z nas wszelkie jakieś lęki z tym związane. Niepotrzebne lęki, które wiążą się z tym, że my przekładamy to, że ktoś nad nami panuje, z relacji ludzkich na nas. Jak ktoś ma nad nami panować, to ja cały drżę. Bo ja wiem, że on jest egoistą, że on jest grzesznikiem, że on będzie chciał mnie wykorzystać, że on będzie chciał mi zabrać, że on mnie zostawi gdzieś tam potem na manowcach z niczym. Gdy ja to przekładam na obraz Pana Boga, no to może być przerażony. Więc trzeba odwołać się do tego wszystkiego, co się mi dotychczas mówi do Panu Bogu, że on jest miłością. I teraz, co to w związku z tym znaczy? Włączasz? On już nie działa. Działa. Ale nie tam. On nie działa. To duch może by zadziałał. To nie jest ugięte. Nie. Ale to... No tam czasami są slajdy puste. Nie chcę zadziałać. Nie chcę zadziałać. Tak? Nie mówię? Teraz? Nie. Teraz, to ja. Dobrze. Więc co to znaczy oddać Panu Jezusowi to wszystko, co się dzieje w naszym życiu? Ja sobie to próbowałem kiedyś wyjaśnić sam przed sobą i w związku z tym różne mi takie obrazy się pojawiały w głowie i nimi się chcę dzielić, bo to też gdzieś było czymś, co dotykało mojego serca i otwierało je przed Panem Jezusem. No, a Ty przeszłasz? Nie wiem, jak to działa. No tak, działa. Znaczy moje nie działa, więc Ty działaj. No ja Ci będę mówił. Dobrze. Więc są dwie wersje tej prezentacji dla mężczyzn i dla kobiet. Najpierw dla kobiet wersja. Więc wyobraź sobie, najpierw kobiety wyobrażają sobie, ale mężczyźni też mogą się w to wszystko zaangażować. Zaraz będziemy tutaj współdziałać. Więc droga pani, wyobraź sobie, że idziesz ulicą i widzisz w sklepie wspaniałą, na witrynie wspaniałą sukienkę i chcesz ją sobie kupić. I wchodzisz, nie przymierzasz jeszcze, patrzysz tylko na cenę i już cię odstręczyło od tego, żeby przymierzać. Ale przychodzisz do domu i mówisz do swojego męża: drogi mężu, wiesz, jak się z tobą chcę podzielić, bo taką piękną sukienkę widziałem, no, ale ona mi się podobała, bo była cudownie wspaniała, jak pojedziemy na ten ślub za miesiąc tam do naszych znajomych.
Ale wiesz co, no ona jest taką cennie, ja nawet tak się tylko tą dzielę, bo to mam tak w sercu, ale nawet nie marzyłam o tym, żeby po prostu kiedy być. Ona jest tak cudowna, wspaniała. Ale nie, absolutnie cię nawet nie proszę o to, żebyś mi ją kupił. No ale przerzuć. Nie chcę współpracować. Jeszcze? No, tak, puste. Więc tak, są. Więc jest ta sukienka prezent, dobrze. Ale może nie każdy się potrafił tożsamić z sukienką, bo nie chodzi o sukienkach, więc proszę bardzo dalej. Więc może być nowy zestaw do makijażu w podobny sposób. Proszę dalej. Może być jakaś niepokojna prostownica. Wszystko jedno, cokolwiek chcesz. Ale wróćmy do tej sukienki. No i okazuje się, że mąż to no, przerósł wszystkie twoje marzenia. Bo ten mąż, który zasadniczo nie domyśla się, tym razem jednak się domyślił. I po prostu tam jakieś dostał premię i całą premię plus jeszcze z oszczędności wyłożył na to, żeby ale to już jesteśmy przy tej sukience. Albo on działa. Ale ja już go nie lubię. To już nie. Nie. Mamy. A teraz tam idzie? Nie. Dobrze. Więc... znaczy... No. Więc mąż kupił tą sukienkę, przychodzisz do domu z pracy albo ze szkoły, jeśli się uczysz, to może to być twój tato na przykład, że ci kupił tą sukienkę. Iż tatusiu, mężu, nie, rzucasz się, całujesz go. No to teraz przymierzasz. Przymierzasz i okazuje się, że ta sukienka tutaj ubiera. Że ona tak, czy nie, patrzysz do lustra, no i szału nie ma, nie? Miało być ekstra, a wcale tak nie jest. I no, mąż się pyta, jak mówisz, cudownie, mężu, wspaniale, na biedronki pójdę na zakupy. W sercu tak myślisz, oczywiście mówisz mężowi, że pojedziesz na ten ślub. I w ogóle ta sukienka jest najwspanialsza, najcudowniejsza, ale no, pochodziłaś troszeczkę, jak tylko wieczór nastał, albo mąż tam gdzieś poszedł oglądać wiadomości, to zaraz sukienka cyk, bo gniecie, gryzie tutaj i w ogóle nie czujesz się dobrze, bo w lustrze miało wyglądać inaczej, a wygląda inaczej. No i puka do drzwi sąsiad. Niech to będzie właśnie ten Stefan z trzeciego piętra. I Stefan mówi, słyszałem, że mąż ci kupił sukienkę i że tam coś jest nie tak z tą sukienką. Nie wiadomo skąd to wygląda, nieistotnie. W każdym razie wiedział. Daj mi tą sukienkę na 3 dni, bo ja tak w ogóle czasami tak sobie lubię tak pobawić się takimi rzeczami i ja zrobię to. Tak, nie jest zadowolony. Strach w oczach. Co się stanie, jak mąż się dowie, że nie ma sukienki, na którą wyłożył tyle kasy? A co, jak sobie zażyczy, żebym jutro wieczorem się w tej sukience pokazała? Ale rezygnujesz. Cóż możesz stracić? Dajesz tę sukienkę. Przychodzi za 3 dni, mierzysz. No, nie gnieć. Patrz, z każdej strony. Wygnieć. Do lustra. Do lustra i po prostu, no, ty zachwycona, a mąż, który akurat wyjrzał. Przena mu popadła. Wersja dla mężczyzn. Więc wyobraź sobie, drogi mężczyzno, chłopaku. No mężczyźni to samochody, nie? Jakieś tam na przykład BMW M5, no nie wiem, wolisz Mercedesa, wyobraź sobie Mercedesa. Idziesz ulicą, patrzysz, salon, ktoś lubi Skodę, może być Skoda. Może być Skoda nawet, jak coś tam. Ale wyobraź sobie właśnie coś takiego. Idziesz, a taki samochód to chciał mieć. Przychodzisz do domu. Nie, no, słuchajcie, taki samochód widziałem, fajny jest, nie? Dla naszej rodziny, byśmy normalnie nad morzem śmignęli raz, dwa. Ale nie stać nas na ten samochód, nie stać, absolutnie, coś tam, nie? Albo do taty mówisz, jak tam jeszcze nie masz rodziny, żony. No i samochód jest niesamowity, no bo słuchajcie, to jest BMW M5, się zna, może to od razu przeanalizować. To jest nie najlepszy chyba silnik M5.
Natomiast no, przyspieszenie to nas jada, nie? 250-300 na godzinę do setki 4-7 sekundy. No to, to ja wiem, drogie panie, że was to nie rusza w ogóle. Ale ten kolor może troszeczkę poruszać, niebieski. Ale nas to bardziej to. Więc no, może samochody niektórych nie interesują w takim razie full wypasiony komputer najnowszej generacji. Cokolwiek, bądź też wyobraź, że przychodzisz z tym, z takim zażenowaniem do domu i mówisz, że coś takiego widziałeś. Ale jednak wracajmy do BMW. Tak? No i cóż się dzieje? No, no ta sama sytuacja z tą sukienką, nie? Że wracasz z pracy, a tu się okazuje, że cała rodzina się zrzuciła, bo cię bardzo lubią i ten samochód ci kupili. I stoi pod domem. Stoi, w ogóle wchodząc nawet, co mi się, jej, skąd to się tutaj wzięło? Pewnie jest, jej, sąsiad, zaś mnie wyprzedził. Już kurzony, już mu chcesz podrachać nożem, ale się powstrzymałeś ten samochód. Idziesz do domu i mówisz, no i nie zdążyłeś nic jeszcze powiedzieć, bo już mówisz, kochanie, tutaj, proszę bardzo, kurczynki, poskładaliśmy się, krewety żeśmy wzięli, nie? Ale damy radę, bo kochamy się i tak dalej. No i ty bierzesz te kluczyki, wsiadasz do tego samochodu, podjarany, przeklęcasz kluczyk. Ten klak silnika nie jest taki, jak sobie wyobrażałeś. To nie jest to. Bieg, rura, miał wyrywać asfalt, było tylko popiskach lekko. No, nie jest to to. Nie jest to to. Przyjechałem. Jak tam, kochanie, za... super, fajnie. Z Biedronki przywieziemy dużo magnesu. No i znowu, tym razem z dzików czwartego przychodzi i mówi, słuchaj, Franek, widziałem to BMW, nie dawało rady. Naprawdę, ja widziałem to twoje przerażenie w oczach. Taki płacz. Słuchaj, daj mi ten samochód na czynnik. I ty sobie wyobrażasz. Bo już wolę mieć takie BMW niż tak. No nie. No ale... Nie, nie, to jeszcze nie poczekaj. Na razie ryzykujesz. Ryzykujesz. No i po trzech dniach podjeżdża tym samochodem, daje ci kluczyki i po trzech dniach masz. Co ty? Nic nie ma. Jak to nic nie ma? Jest, no, musisz mu włączyć. Nie ma. No musi być. No nie ma. No mogli sobie. A ja wiem, dlaczego nie ma. Bo to musiałby być mój komputer. Tego nie przewidziałem. Ale po trzech dniach okazuje się, wsiadasz do samochodu, asfalt wyrywa, po prostu wymiata wszystko normalnie, sąsiedzi, wszyscy ci zazdroszczą. No, to BMW M5 to w ogóle takie M5 to nigdzie nie było. Taką jak dzików wykręcił. Słuchajcie, i taki jest Jezus. To znaczy nie taki, że wykręca BMW 5, że daje sukienki jeszcze lepsze, ale chodzi o to, że jest coś, czego się boisz, co trudno ci ofiarować, dać Panu Jezusowi, tymczasem On chce to przemienić i udoskonalić. Po prostu. On tego nie chce ci dawać. Po co mu to? To jest wszystko Jego. To należy do Niego. Jeśli chce cokolwiek wziąć od ciebie tylko po to, żeby to uzdrowić, wyleczyć albo udoskonalić, żebyś lepiej z tego potrafił korzystać, żeby sprawiało ci większą satysfakcję korzystanie z tego wszystkiego, co Pan ci daje. Jeśli oddasz Panu Jezusowi swoją rodzinę, swojego męża, swoją żonę, zobaczysz, jaka będzie wolność tej relacji. Jak będziesz potrafił bardziej kochać, będziesz potrafił bardziej służyć, będziesz potrafił bardziej przebaczać, bo będziesz wolny od właśnie takiego egoizmu i takiego, że to ty musisz coś tam jeszcze więcej. Na tym jest polega oddanie życia Panu Jezusowi. Mam też takie skojarzenie odnośnie oddania życia Panu Jezusowi, że jak Jezusa przyjmuje, że był na pierwszym miejscu w twoim życiu, tak powiedzmy, że ja go trzymam teraz tutaj, na pierwszym miejscu w swoim życiu. Znaczy, albo najpierw mam wszystkie inne rzeczy, ale no, chcę mieć Pana Jezusa, więc ustawiam te rzeczy, biorę Pana Jezusa, tak, biorę Pana Jezusa i Panu Jezusowi oddaję te wszystkie rzeczy. Czyli On to wszystko bierze znowu. No i tak jest jakby przy mnie, tak? Na pierwszym miejscu w moim życiu. Tylko, że w rękach Jezusa. Wiem, że to widzicie, że je dobrze wyraziłem.
Może się źle wyraziłem. Więc chodzi o to, że jest Pan Jezus. Ja mam to wszystko u siebie. Daję to Panu Jezusowi i Pana Jezusa biorę na pierwsze miejsce do swojego życia. I co się z tym dzieje? To jest na pierwszym miejscu mojego życia. Jest tylko w rękach Pana Jezusa. I lepiej z tego potrafisz korzystać. Bo jest ktoś, kto najlepiej się na tym wszystkim zna. Na finansach, na miłości, na pracy, którą wykonujesz, na relacjach, które tworzysz. Najlepiej. Chodzi więc właśnie o takie oddanie Panu Jezusowi tego wszystkiego, co się dzieje w Twoim życiu i pozwolenie, aby On Cię prowadził w tym życiu. Prowadził, czyli żeby jakoś tak jakbyś był z Nim związany, tak jak przez, powiedzmy, ten kabel. Dlatego do niego chciałem też nawiązać. I teraz możesz właśnie tą drugą włączyć prezentację. Ona też ma w jakiś sposób zobrazować. Chodzi o to, żeby zrozumieć, o co chodzi w oddaniu życia Panu Jezusowi, uznanie Go za Pana, za Króla, za Władcę i tak dalej, i tak dalej. Więc jeszcze taki tutaj mały przykładzik. No daj tego hopa. Mówię, bardzo chodzi po górach. Byłem na Gerlachu, a co? Nie powiem, że nie byłem. Fajnie było. A jak? Byłem na Łomnicy. A jak? To jest Adam Kopel znany? Pewnie znany, albo mnie znany. Byliśmy razem na Wysokiej. A co? Byłem. To był. A ja byłem. Byliśmy na Wigi Oso w Pirenejach, już prawie po 3000. Kto był? A ja byłem. Ale w jaki sposób? Z przewodnikiem, który nas prowadził, na smyczy, związani co 2 metry. Józef szedł przed nami i mówił w prawo, w lewo, to akurat nie jest Józef, to jest moja siostra. Szedł przed nami i mówił, tu teraz pójdziemy, tak, teraz się przybliżcie do siebie, teraz przeskoczcie, słuchajcie go, jak się nie chodzi. Wykonywaliśmy wszystkie jego polecenia. Nawet żeby się nie zajmęli. Przepaść po prawej, bo wszystko, co Józef powiedział. Wszystko, żeby wykonywali. Wszystkie polecenia Józefa. Za przewodnikiem, na smyczy, jak psy. Jak psy. Na... I zgodzili. Kasę żeśmy mu jeszcze dali. Nie mało kasy. Nie, ale kto chodzi tam po górach, to wie. Gość się na tym zna, jest kompetentny. Daliśmy mu kasę i żeśmy mu zaufali, że nas wprowadzi. Piękne zdjęcia, no, się można pochwalić, nie? Ale w jaki sposób? Jaki z tego morał? Pozwól się prowadzić kompetentnemu przewodnikowi, a osiągniesz szczyt glorii i chwały. A tym przewodnikiem jest właśnie Jezus. Tak? To jest jakby inny jeszcze obraz tego, co to znaczy obrazić się Panu Jezusowi. Pozwolić mu się prowadzić. Pozwolić, aby kierował Twoim życiem. Pozwolić, jakby jedziesz samochodem i właśnie go Pan Jezus zatrzymuje stopa i pewnie każdy by go wziął zaraz i powiedział, gdzie trzeba, tak? A tu bardziej chodzi o to, żeby wyskoczyć z tego swojego siedzenia za kierownicy Pani Jezu, Ty prowadź. Dla mężczyzn zrozumiałe, dla kobiet mniej, ale myślę, że jesteście w stanie się, drogie Panie, wczuć w tę rzeczywistość. Czyli chodzi o to, aby pozwolić się prowadzić do sobie, żeby pytać Go o to, co Ty chcesz, Panie Boże, ode mnie w moim życiu, ale też, żeby za tym iść. Żeby pozwolić Mu oddać to wszystko, co się dzieje. Miałem podczas ostatnich wakacji, prowadziłem rekolekcje 15-dniowe w Światło Życie i wszystko przy nim przygotowali. Z całą diakonią, wszystko, cudownie przygotowali. Diakonia super. Nie chce się spalać, wszystko, bo musisz za wszystkim biegać. Wszystko, tu, tam. Nawet spać nawet nie potrzebowałem. Wszystko musi być cudownie, wspaniale. Dla Pana Jezusa oczywiście, nie, ale ja tam tutaj na pierwszym miejscu biegam wszędzie, nie, szał. Ciało w ogóle. I w czwarty dzień tychże rekolekcji, kiedy był dzień taki właśnie, jak tutaj wy dzisiaj macie, i klęczeliśmy, czy siedzieli przed Panem Jezusem, czy na Świętym Sakramencie, a ja od samego rana czułem, że mam gorączkę. Nie mierzyłem tej temperatury.
ale czułem, że mam. Że jestem słaby, że się pocę, że gardło mnie boli, że w ogóle nie wiem, czy mnie bolało, ale nie istotne. Gorączka jest słaba, nic mi się, żyć mi się nie chciało. I siedzę przed tym Panem Jezusem i tak siedzę i mówię, no dobrze, Panie Jezu, no mam się oddać życie. No po raz kolejny w moim życiu mam się oddać życie. No dobra, oddaję Ci moje życie, Arulemu. Oddaję Ci moje życie, tak jest właśnie. Tak Ci właśnie oddaję moje życie. Tak właśnie, tak się oddaję. I w tym momencie zrozumiałem jedną rzecz. Pan Jezus mówi do mnie, Piotrku, Ty mi nie oddałeś wszystkiego. Ty trzymasz tą całą oazę w swoich rękach. Ty próbujesz wszystko sam robić. Ale ja tu jestem na pierwszym miejscu. I tak jak siedziałem, zrozumiałem, że to jest moment, w którym Pan Jezus chce mnie uzdrowić. I to jest moment, w którym zacząłem Panu Jezusowi oddawać tych wszystkich, którzy siedzieli przede mną. Z tyłu byłem, z całym tyłu. Każdego po imieniu. Zacząłem oddawać Panu Jezusowi. Każdą osobę z diakonii tej oazy. Oddawać Panu Jezusowi. Wszystkie rzeczy, które tam się działy, wszystkie plany, które mieli, wszystko zacząłem oddawać Panu Jezusowi. I nic się zmieniło. Umieram. Do końca dnia było daleko, na nabożeństwie, na koniec dnia to ledwo stałem na nogach. Lało się ze mnie, po prostu nie wiedziałem w ogóle. Czwarty dzień rekolekcji, mam 15. Ale oddałem, no, tą moją chorobę też oddałem Panu Jezusowi. W całym zaufaniu i zawierzeniu. Bo nie miałem nic do stracenia w ogóle. Nie było nic, kompletnie żadna inna rzecz nie wchodziła. Położyłem się spać. Rano wstałem. Nic. Ktoś powie, no tak, Chrystus był przemęczony i sobie wypoczął. Możesz sobie tak myśleć. Ja wiem, że to Pan Jezus. Jak tutaj jeszcze są osoby, tak, które... Dobra, ksiądz tutaj się podzielił już swoim świadectwem, ale jeszcze są dwie osoby, które chciałyby powiedzieć, co Pan Jezus zrobił.